Tak zapowiadano niespełna 2 lata temu przebudowę ulicy Dworcowej w Bytomiu. Fundusze europejskie. Główny bytomski deptak nadal jest jednak placem budowy. Piesi nadal muszą chodzić naokoło. Jest w totalnym rozbiciu. Na razie się nie podoba. A dlaczego? No bo jest taka, jaka jest. Przepraszam, bardzo się spieszę. Kompleksowa przebudowa Dworcowej miała zakończyć się pod koniec ubiegłego roku. Zakres inwestycji za ponad 26 milionów złotych jest szeroki. Obejmuje nie tylko to, co widać, ale również wszystkie podziemne instalacje. Nową nawierzchnię, ale również sieci wodociągowe, kanalizację sanitarną i deszczową, sieci elektryczne i teletechniczne. Mieszkańcy mają jednak zastrzeżenia do tempa prac i sposobu ich wykonania. Jednego nie umiem zrozumieć. Najpierw kładli kostki wszędzie. A teraz to wszystko wycinają. Czy wcześniej tego nie było wiadomo, że będą te rośliny tutaj sadzone? Jak twierdzą niektórzy, to z powodu przebudowy część biznesów wyprowadziła się z Dworcowej. Utrudnienia dotknęły bowiem nie tylko mieszkańców, ale również przedsiębiorców. Wykopano dziurę, gdzie coś chcieli zrobić. Tydzień, dwa, trzy. Po 4 tygodniach poprosiłem, żeby ktoś przyszedł tutaj za to odpowiedzialny, nie? Przyszła ta osoba z całą resztą i pytam się, po co wykopaliście ten rób? No bo musimy poprowadzić kabel. Bardzo dobrze, rozumiem. Ale czemu jest to niewykonane? Bo nie mamy kabla. No a kiedyście rozpoczynaliście, to mieliście ten kabel, czy goście nie mieli? Nie, nie mieliśmy go. Za 2 dni to zakopali bez kabla. Miasto przedłużyło wykonawcy firmie Hucz czas na zakończenie prac. Na Dworcowej dużo się dzieje, ale mało kto wierzy w to, że wszystko uda się zrobić w ustalonym terminie. Termin zakończenia prac to jest koniec maja i dla nas jest to ostateczny termin. Jest on podyktowany tym, że w czasie prowadzenia pracy zimą tego roku wykonawca nie był w stanie prowadzić prac brukarskich. W momencie, kiedy leżał na Dworcowej śnieg i kiedy temperatury były ujemne, to jest niezgodne z obowiązującym reżimem technologicznym. Wykonawca wykazał, ile takich dni było w czasie realizacji prac. Sprawa ma się lepiej, jeśli chodzi o odnowienie 11 historycznych kamienic. To również prace wykonane w ramach rewitalizacji ulicy Dworcowej. Wykonawca zgłosił już gotowość do odbioru prac. Staraliśmy się zrobić maksymalny remont tych budynków, czyli izolacje pionowe, co jest niezmiernie ważne, tak żeby zabezpieczyć budynki przed przemakaniem. Od tylnej strony ocieplenie tych budynków. Po rewitalizacji ma być dużo bardziej zielono niż do tej pory. Ponadto nowa Dworcowa będzie w końcu deptakiem, bo ograniczony zostanie wjazd samochodów. Na razie jeszcze trudno sobie to wyobrazić, choć jest już bliżej niż dalej efektów.